Szczęść Boże, coś wam powiem. Życie według Ewangelii nie jest beztroskie. Przeciwnie, wiąże się często z trudem, krzyżem, wprowadza podziały, osądza serca, stawia przed koniecznością radykalnego wyboru. Słyszymy dziś słowa: będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, oraz uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego Pana. Jezus przekazuje uczniom prawdy, którymi sam żyje, które wciela w czyn. Wysyłając uczniów na misję, przestrzega ich przed trudnościami. Misji nie zawsze towarzyszy sukces, poklask, przyjęcie. Wiele trudu wkładamy w to, żeby wszystko ułożyło się po naszej myśli. A może nasze myślenie trzeba zmienić tak, by można było przeżywać pokój nawet w niesprzyjających chwilach? Właśnie o tym mówi dziś Jezus. Nie oszukuje nas. Mówi prosto z mostu. Będziesz pomówiony o zło. Będziesz skrzywdzony. Może nawet cieleśnie. Przytrafi ci się być może wiele złych rzeczy po ludzku, ale zachowaj w sobie ufność do Boga. Jako uczeń nie powinieneś jednak obawiać się trudności i prześladowań. Zaufanie Jezusowi i Bożej opatrzności jest siłą do przezwyciężania wszystkich obaw i lęków. Więc się ich nie bójcie, mówi Jezus. Zaufanie Jezusowi oczywiście nie ochroni nas od trudności, od ciosów, od porażek, od odrzucenia. Jezus w tym względzie jest realistą. Kiedy wśród ucisku i zniewag przyjdzie Jego uczniom zmagać się z tymi, którzy ich nienawidzą, to obroną na atak niech będzie miłość. Tylko w ten sposób nie rozlejemy jeszcze więcej krwi tu na ziemi. Tym, co nas paraliżuje w działaniu, to bojaźń. Ksiądz Wojciech Węgrzyniak dodaje: nie jest dobrze, kiedy człowiek się boi, ale jest jeszcze gorzej, kiedy człowiek boi się nie tego, co trzeba, albo mniej tego, czego bać się trzeba więcej. Jeśli bardziej boimy się utraty pracy niż utraty łaski uświęcającej, to nie jest to znak ufności, ale zepsutej hierarchii lęku. Jezus, wskazując właściwą bojaźń, podpowiada, żeby nie bać się tego, co może zaszkodzić waszemu ciału, ale bać się tego, co szkodzi waszemu duchowi, waszemu człowieczeństwu. Rekolekcjonista papieski ojciec Cantalamessa twierdzi, że im bardziej zmniejsza się bojaźń Boża, tym silniej rośnie ręk przed ludźmi. Kluczem do przezwyciężenia naszych lęków jest odwaga bycia dziećmi Bożymi. Jesteśmy cenni nie tylko dlatego, że jesteśmy obrazem i podobieństwem Boga, ale także dlatego, że On uczynił nas swoimi dziećmi. A ponieważ jesteśmy dziećmi, Bóg nas kocha miłością absolutną. Kocha nas nie za to, co robimy, ani jak to robimy, ale za to, kim jesteśmy. Umiłowanymi dziećmi Boga.